Byłem promotorem pracy inżynierskiej pana Pawła Sadkowskiego na temat egzoszkielet pomiarowy umożliwiający mierzenie kątów kończyny górnej. Praca może mieć zastosowanie w wielu branżach, na przykład w przemyśle lub w medycynie. W przemyśle na przykład do zastosowań sterowania różnego rodzaju manipulatorami, w medycynie na przykład do zastosowań w robotach chirurgicznych, jednak wymaga ona dalszej pracy nad tym projektem oraz dalszego rozwoju. Egzoszkielet jest to urządzenie, które działa na organizmie ludzkim, może pełnić funkcję wspomagającą albo mierzącą. Charakteryzuje się tym, że może być powłoką albo ruchomymi elementami pracującymi równolegle z ludzkim organizmem. Mój egzoszkielet dotyczy głównie pomiarów, mimo że kształtem przypomina egzoszkielet wspomagający. Największą trudnością było przeniesienie naturalnych ruchów człowieka do kilku osi, które miały być osadzone w nieruchomych miejscach egzoszkieletu. Największą trudnością było przeniesienie ruchu barku, ponieważ jest tam staw kulowy. Dlatego zrezygnowano z większej wersji egzoszkieletu na rzecz wersji kompaktowej, która jest wersją finalną. Skonstruowanie pracy dyplomowej zajęło mi około 3 miesiące. Miesiąc prototypowanie, drugi miesiąc składanie i tworzenie modelu finalnego i ostatni miesiąc to było pisanie pracy dyplomowej. Myślę, że egzoszkielet znalazłby swoje zastosowanie w przemyśle, a zwłaszcza w sterowaniu robotów.